Wykonane wówczas zdjęcie jest jedynym zdjęciem Komendy Głównej Armii Krajowej niemal w pełnym składzie. Stanowisko naczelnego wodza zajmował w Londynie od maja 1945 roku do listopada 1946. Po przejściu przez Pruszków mama się uda z moim bratem Jerzym, który się urodził z chorobą Downa, gdzieś pod Kraków, na wieś, ale już po pewnym czasie NKWD ją poszukiwało, także zdecydowała uciec do Pilzna. Tam zorganizowali ochotnika z Anglii, pilota, który przyleciał i wylądował na polu pod Pilznem i nas mieli przewieźć do Londynu. Myśmy polecieli do Düsseldorf, z Düsseldorf do Brukseli i rząd brytyjski powiedział, a skąd? Wcale nie wpuszczamy rodziny generała Bora do Londynu. Więc siedzieliśmy przez pewien czas w Brukseli. O tym dowiedział się że premier de Valera w Irlandii i zaprosił całą rodzinę do Irlandii. Jak tylko to zaproszenie zostało, to Anglicy z miejsca nas wpuścili do Londynu i przyjechaliśmy do Londynu. No i w ten czas znowu się spotkałem z ojcem. We władzach emigracyjnych piastował liczne godności. Był premierem, członkiem Rady Politycznej, członkiem Rady Trzech, działaczem Skarbu Narodowego. Do końca życia pozostawał przewodniczącym Rady Naczelnej Koła AK i przewodniczącym Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie. Tak jak dużo Polaków na emigracji, no trzeba było z czegoś żyć. Ojciec napisał książkę Armia Podziemna, no i z dochodu z tej książki to miał dostatecznie, żeby sobie zakupić mały domek. No moja matka wspierała ojca stuprocentowo wszystkim, co robił. To było bardzo szczęśliwe małżeństwo. Pani Komorowska objęła komendę, założyła warsztat tapicerski, produkowała firanki głównie, a tym, który, póki mu stan serca pozwolił, zakładał te firanki, był jej mąż, który po prostu jako zwykły robotnik nauczył się, jak zakładać firanki. Do nas ciągle goście jacyś przychodzili. Pamiętam, że generał Kopański często bywał, generał Sosnkowski, potem premier Arciszewski. No i naturalnie też generał Pełczyński bardzo często do nas przychodził, a ojciec też chodził do Studium Armii Podziemnej. No więc z tego po prostu wyczułem, że to jest jakaś ważna postać. Dla mnie to był niecodzienny dżentelmen. Wytworny w zachowaniu, w mowie. To był rzeczywiście polski arystokrata, któregośmy kochali. Zmarł nagle podczas polowania w pobliżu Bletchley w hrabstwie Buckingham 24 sierpnia 1966 roku. Ja mam czterech synów, no i oni wiedzą, kim dziadek jest, ale dopiero to było w 1994 roku, jak przywiozłem prochy rodziców tutaj na pogrzeb, na 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. To dopiero im przyszło do świadomości dokładnie, kim ten generał Bór Komorowski był. Jak zobaczyli tłum, w ogóle jak ludzie do nich podchodzili i chcieli z nimi rozmawiać, bo to były wnuki generała Bora, to w ten czas im dopiero przyszło do świadomości dokładnie, kim ojciec mój był. Marian Hemar pisał po jego śmierci. To on, przypadkiem i przez chwilę, był generałem polskiej klęski, co się musiała spełnić tak. I nikt by nie mógł jej uniknąć. Nikt by nie umiał jej uniknąć, a gdyby mógł i gdyby umiał, to by nikt nie chciał jej uniknąć.